obręb jego pola karnego. Manuel Ponce Garcia minął dwóch rywali, zagrał do Dąbrowskiego. O Jezus Maria, Gracjan! To było naprawdę coś, czego oczekujemy od przesympatycznego Meksykanina. Przyjął tą piłkę przed polem karnym. Wymanewrował zawodnika Carlina. Rozegrał tam jeszcze z zawodnikiem Mika. No i tam już prosto padła piłka. No i strzelcem bramki jednak jak nie Strzyński. To jego defensorzy. No i wszyscy tutaj teraz Ponce, dali radę. Ponce Garcia zagrywał do domu. Dąbrowski do Dawida Drumlaka i Dawid Drumlak podwyższa prowadzenie na 2-0. Artur, to była taka koronkowa akcja. Mać arytmię i tylko kiedy będzie się nadarzała do tego okazja, tak jak teraz. Dominik Dąbrowski sunie prawą stroną, bardzo szybko zdecydował się na zwolnienie akcji do Manuela Ponce Garcia. I 3-0. Manuel Ponce Garcia. Można powiedzieć, że sam sobie asystował, zagrał futbolówkę z pominięciem zawodnika drużyny gości, obiegł go, strzelił bramkę. Widzów, którzy zapewne uwielbiają się w takich statystycznych niuansach. A teraz bramka dla Sokoła Carlino. Fajnie, że tak powiem, z herbatą w ręku oglądać i podziwiać, a teraz... Wydarzyło się! Po uderzeniu Dąbrowskiego i jest 4-1. 4-1. Interwencja golkipera drużyny Chemika Police. Teraz błąd Dawida Drumlaka i jest druga bramka strzelona przez zawodników drużyny z Carlina.